Przeszliśmy wzdłuż najbardziej niebezpieczną dzielnicę na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jak się tam dostaliśmy, co tam zobaczyliśmy i czy obyło się bez problemów? Usiądź wygodnie i oglądaj do końca. Dobra, dzieciaki, dawać pocałusie i idziemy. Co tam kurwa grasz, jak pyta? Da się na 50? Nie, to leci do 40 kurwa? No. Wyruszamy dzisiaj do Filadelfii. Poranek był ciężki, jak widzieliście, byli też polegli. Nam się na szczęście udało z małymi lub większymi problemami. W planie dzisiaj na pewno mamy odwiedzić schody Rockiego, klasyka. Zjeść kanapki filadelfiowe, posąg Rockiego. Do tego pójść to miejsce, w którym trenował Rocky. Klasyka. Co jest mega ciekawe, to są tam jeszcze takie niesławne ulice, w których można zobaczyć bardzo dużo ludzi uzależnionych od narkotyków. Chcemy też to odwiedzić, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Wchodzimy na Puffa. Strasznie się cieszę, że w końcu uda nam się wyjechać z okolic Manhattanu, bo jest tak wiele ciekawych miejsc, które można jeszcze zwiedzić. Zobaczmy tego głodny. Nic nie wiadomo. Okej, udało nam się kupić bilety, tylko że nie mamy bezpośredniego pociągu. Idziemy najpierw do Trenton, a potem zawijamy do Philly. Jest nasz pociąg. Robimy ultra przebitki. Nie myli się przez 10 lat. To tak wygląda wszędzie. Welcome to Philly. Filadelfia to jest szóste największe miasto pod względem populacji w Stanach Zjednoczonych całym, co jest ciekawe. Żyje prawie 1 600 000 ludzi. To jest prawie jak nasza stolica. No, oficjalnie. Boring. Chodźcie, pokażę wam lepsze rzeczy. Zajebiście, kurwa, wszystko. Depek. Jak ci się wydaje to miasto? Widzisz ten budynek? On ma 324 metry. W Warszawie najwyższy ma 310. Idziemy teraz do Muzeum Wart. Nie wiem, czy do środka, ale najważniejsze jest to, co jest na zewnątrz. Miasto jest mniejsze, ale niesamowicie jest iść w końcu długą, szeroką, czystą, pustą drogą, chodnikiem. Zbliżamy się do legendarnego miejsca, w którym Rocky biegł, żeby wjechać na schody Muzeum Sztuki w Filadelfii. Tą fontannę można zobaczyć na tej scenie. Wywalił mnie z fontanny, mam psuje. Zamknij dupę. To tą drogą właśnie. Parę dziesięć lat temu Sylvester Stallone, albo bardziej Rocky Balboa, wbiegł na te schody. Tam jest flaga Rosji. Okej. Okay. To jest w ogóle miejsce, gdzie są flagi różnych krajów. Ciekawe, czy to są w ogóle wszystkich. To są Czechy, Dania, tam jest Mołdawia. Czego to jest flaga oto? Czego jest to flaga? To powiedz na odwrót Polska i będziesz miał. Akslop. Akslop to jest. Wiecie, co to oznacza? Dawaj, debilu! Zajebiście! O, po cztery, po cztery! To wygląda imprezy. Też. Co ty kawałeś? Taki numer jak ja dokładnie ma. Tutaj obok Museum of Art mieszczę pomnik Antonego Wayne'a. Oprócz tego, panoramy na miasto. Stoimy w kolejce do pomnika Rockiego. Już będzie odtwarzał fotę starego. To zobaczycie teraz tutaj. No cóż. Dawaj, dawaj. Jesteśmy tutaj w Filadelfii, to dostaliśmy właśnie nasze pierwsze paychecki, które nie są tak zadowalające, jak myśleliśmy. Za mieszkanie płacimy ponad 4 kafle. Wyszło tak, że płacimy od łebka 1090 dolarów. No a ja dostałem wypłatę 1021,72. Nie przejmujcie się światłami. Nie przejmujcie się światłami, nie przejmujcie się pieniędzmi. Nie jeszcze się przejmować, to Ameryka, nie? Wszystko jest zajebiście. Podaj już to na pieniądze? Lodziarnia! Idziemy? No, z dużym. Yeah! Miałbym pokazać mi portfel. Na szczęście. No dobra, trzeba ten mieć. Bank. Przez kolejne dwa tygodnie musimy kupić jeszcze jedzenie, bo teraz nam się kończy. Mówię coś, no więc tak, kolejny... Kurwa, nic nie ma... No ja mówię o pieniądzach. To gdzie są pieniądze w jedzeniu? Trzeba kupić jedzenie.
Tu była napisana pierwsza konstytucja, to w ogóle była pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych. Mikołaj Kopernik. Zatrzymał w końcu słońce i ruszył ziemię, wiecie o co chodzi? Wygląda potężnie. To jest City Hall, to jest ratusz miasta. To jest największy ratusz w całym Stanach. Ale super, spędziliśmy półtorej godziny w banku, z czego pół godziny na tym, że babka, która nam wypełniała dane osobowe, pomyliła się w Kuby nazwisko i zamiast wpisując EU, w sensie L, po prostu to wpisała T. Nie podoba już mi się tutaj. Bardzo fajna jest ta. Nudy, chłopie. Będę marnował baterię, będę marnował storage tylko na to, żeby się przejść po tym Dobra, idziemy zjeść cheesesteak. Nic nie idziemy zjeść. Cheesesteak zjemy i gówno. Remember that movie, The Lord of the Rings? Yeah, yeah. Did you like it? I love it. Like, want to know why it's raining and sunny at the same time? Because I am The Lord of the Rings. And I also had the five rings. Crystal meth. Liberty Bell Center. No, teraz zatrzymaj dzwon. A jaki independent, dzwon? Independent Bell. Dzwon niepodległości zbudowany w 1752. Czemu kłamiesz? Nie kłamię, no zobacz sobie. 1876. Wszystko pojebałeś. Historyczny dzwon, symbol wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ale nerd. Na pewno grał jakiegoś Metina. Fajnie opowiadał, bo tak to bym tylko zerknął i poszedł stamtąd. Dobry, idziemy na żarełko. Na tradycyjną, najbardziej znaną potrawę, filadelfowskie kanapeczki. Jeśli ktoś jest fanem Rockiego, tak jak ja jestem, to była jego siłownia. Miejsce, w którym trenował boks. A tam jest sklep zoologiczny, w którym poznał swoją żonę. Nie jest to jeszcze koniec naszej podróży, ponieważ muszę dotrzeć do jego chaty. Co można zauważyć, to to, że cała dzielnica jest taka obskurna. Nie wygląda najbezpieczniejszą. Rocky właśnie pochodził z takich okolic. Bardzo ciekawy widok, kiedy całkowicie wszystko jest zamknięte i zabite kratami. Jest godzina 18:00. O, otwarty jest sklepik tutaj. Jedyna. Ta pogoda robi klimat. Ludzie, którzy są dookoła, są po prostu okropni, obrzydliwi. Wszyscy wyglądają, jakby tutaj żyli tylko z żebrania. I wszystko w naćpanie szło. Zobacz, jeden człowiek, kolejny. To jest okropnie. Mega ciekawe, że to wciąż przedstawia w 100% to, jak chciano pokazać w filmie, kim jest Rocky i skąd się wywodzi. Zaraz będziemy mogli zobaczyć jego mieszkanie. Ci ludzie tutaj też nie wyglądają za sympatycznie, nie? Tego trochę opuszczam. Niesamowite to jest. Dużo bardziej jara mi przechodzenie się po takiej dzielnicy, niż chodzenie po centrum. Tu pokazujemy to, co mówiliśmy, że chcemy pokazać. Jak to wygląda naprawdę. Jezu, jaka przekuta. Widziałeś jej nogi? Ja nie sądziłem, że to naprawdę będzie tak wyglądać. To wygląda gorzej niż w Rockim. Naprawdę. Minimart. Jeszcze to ci napieprza, stary, mieszkaj tu. Co tu się w ogóle, przedzieje? Co parę minut leci metro na górze, wszystko się telepie. Wygląda to tak prawie jak w filmie. Slumsy. Tak potężnie, głośno. O, patrz co tam się dzieje. Akurat ludzie po prostu żyją. Ludzie tu mieszkają. Nigdy nie sądziłem, że tutaj będę. Mamy legendarny dom Rockiego. Nie wiem, czy ktoś teraz mieszka. Jedna rzecz z moich marzeń wykreślona. O, patrz. Nie mogło się minąć. Pokaż. Ła. Namioty po lewej. O, tam ktoś leży. Jezus, już tam jakąś dawkę chłopie w samochodzie leżą. Mogę zdjęcie? No, nie jest najlepsze miejsce. Zrobię fotę, nie? Kurwa mać.
Spierdalamy stąd. Patrz na ziomka po lewej. To jest zdewastowani ludzie, jakie to jest szokujące. W sensie, ja widziałem różne rzeczy, ale to... Chyba zamiast butów ma reklamówki. Wygięci w pół. Czego masz się skończy ta ulica, ale się nie kończy. Mati! Chodź, chodź stąd. Ci ludzie są po prostu potężnie zniszczeni. Ich ciała są zdewastowane, pełne blizn, śladów po strzykiwaniu. Odważnie się to nie czuję. No nie dziwne, no. To nie chodzi nawet odważnie, tylko chodzi o to, że się nie czuję dobrze. To jest okropne. Dobra, lecimy dalej. O, już strzykawki, chłopie, ładowane. Hola. Thank you. Thanks. $2 Take one bill. $2? Let's pay for the ticket, man. No, $2.50, man. Dobra, dobra. Ja się w ogóle nie wykłócę tego po prostu. Przynajmniej wiemy już jak... Nie wiesz co ma po prostu. Ja mogę strugać kozaka, ale nie tu. Dzisiejszy dzień był kompletnie szalony. Jest godzina 22. Wracamy dopiero do domu. Gdybym miał maszynę, która cofa czas, nie pojechałbym. Nie podobały ci się wiszący goście? Bardziej to było takie doświadczenie, gdzie bardzo mnie dobiła przez ta Ameryka. Jeszcze się zobaczymy w mieszkaniu, zobaczymy co tych dzieciaczków robi. Są dzieciaki cały dzień w łóżku? Gdzie zapalę światło?